Możecie z tego śmiać, możecie drwić z tego, że Polska nie ma tych pieniędzy. Tylko i wyłącznie z jednego powodu. Dlatego, że między was zostały rozdzielone takie stołki, takie ministerstwa i takie fundusze, że wy, wasze rodziny, wasi bliscy, wasi znajomi, wszystkie fundacje z wami współpracujące, stowarzyszenia, każdy, kto was popiera w wyborach w waszych okręgach, wszyscy dostają z publicznych środków grube miliony. I wam na nic nie brakuje. Na leczenie dzieci, na służbę zdrowia, na samochody, na garnitury, na zegarki, na pieniądze, na życie, na domy, na wille. Wam na nic nie brakuje. Wzięliście sobie Polskę za zakładnika. Ludzie chodzą do sklepu, bo dlatego jest taka dzisiaj w Polsce inflacja, że nie ma KPO. Płaczą emeryci, płaczą ludzie. Nie ma już prawie w Polsce klasy średniej. Tylko dlatego, że jakaś kanapowa, durna partyjka, która nie ma procent poparcia, wzięła sobie całą Polskę proszę za zakładników. Obrażać, łącznie nie jaka, łącznie jaka z tym... Kanapowa? Na kanapową. Patriotyczna partia, co pani już obraża? Panu odpowiem. Gdyby nie miliony, które dostajecie przez wszystkie fundusze, nie bylibyście nawet kanapową partyjką, bo by nikt o was w Polsce nie mówił. Gdyby nie to, że was stać na to. Dorwaliście po prostu do środków publicznych i robicie z nimi od kilku lat co chcecie, a najgorzej, że na końcu możecie się śmiać tylko i wyłącznie dlatego, że nad wami siedzi minister Ziobro, który nie pozwoli nikogo z was skrzywdzić, bo jest prokuratorem i my możemy sobie te doniesienia na prokuraturę trzymać w teczkach. Nie, jest związane z tematem, ponieważ dopuszczacie się nieprawidłowości, wykroczeń, defraudacji środków publicznych i sami siebie bronicie. Sami se przyznajecie, sami rozdajecie i sami się chronicie. I to, dlaczego wy tu wszyscy dzisiaj jesteście z ministrem Ziobro jak jeden mąż, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że tak długo, jak on siedzi na tym stołku, macie poczucie bezkarności. I śmiejecie się Polkom i Polakom prosto w twarz, bo wiecie, że dzisiaj nie będzie przeciwko wam zarzutów. I jeszcze raz to powiem na koniec. Pani wrzasku, wzięliście, się nie, ja się wrzeszczę, bo zachowujecie się jak hołota. Nie wszystko, co pani wzięliście sobie Polki i Polaków za zakładników.